Cześć, witam Was serdecznie u siebie na kanale. Dzisiaj kolejny filmik z serii Odgrzybuję stare pelety. No, w sumie nie mam zbytnio pomysłu teraz na razie, co kręcić. Nie jest dobrze, mówię, będę się malować, to przy okazji nakręcę. No jest tak jest. Ogólnie Makeup Revolution, tych palet mam najwięcej, jak wiecie, i to jest Live on the Dance Floor. Bardzo ładne kolory. Takie na co dzień myślę. Pokażę Wam oczywiście tutaj kilka... jakiś mat, jakieś... No błyszczące to są śliczne. Te cienie błyszczące to po prostu jest... no coś pięknego. I teraz pokażę Wam tylko kilka takich przykładowych. Cztery. Tu jest jakiś taki, nie wiem, szary. To są maty. No i te błyski. Oczywiście zobaczcie, one lecą na pół ręki. To jest to, co ostatnio u mnie widziałyście. Ten trochę mniej akurat. To jest srebrny taki. Więc to. Czekajcie, umyję łapkę. Dobrze, jest tyle kolorów, a brakuje takiego cielistego beżu, więc ja sobie po prostu przypudrowałam pod łukiem brwiowym i chyba zacznę, wiecie co? Nic tutaj takiego szalonego nie będzie. No nie masz takich szalonych kolorów, ale zacznę od dolnej, nie od dolnej powieki, tutaj od środkowej powieki i taki błyszczący fajny cień. Tu jest, on się zdaje dość ciemny, ale on chyba taki ciemny nie jest, bo ja sobie patrzyłam na swatchu, znaczy jest trochę ciemny, ale dobra. Mam oczywiście korektor. I sobie tak położę palcem na środek powieki. I tutaj dość wysoko na załamanie wychodzę. O, zobaczcie, widzicie? Jest trochę ciemny, ale taki jakby nie za ciemny, nie wiem. O, no bardzo ładny. I się błyszczą, no te cienie to się tak błyszczą, no. Szok. Dobra, zrobię szybko na drugie oko. Tutaj w samym środek powieki dam chyba srebrny cień. Tu jest taki srebrny, zaraz zobaczycie na oku zresztą. Właściwie, nie wiem, niewiele się różni od tego na oku, dziwne. No nie, miałam nadzieję, że to będzie jaśniejsze, no trudno. Już musi tak zostać. Chyba, że tutaj jeszcze dołożę czegoś, ale nie bardzo mam co, bo same złota zostały. Nie chciałam, żeby takie było ciemno. Słuchajcie, spróbuję trochę doklepać złota na to. Może takiego. Zobaczymy, co tu wyjdzie. No nie wiem. Nie do końca mi to się poda. Dobra, trudno. Niech już tak będzie. Sebastian, chcesz się przywitać? Nie chcę. Zobaczył, co robię i nie chcę się witać. Przełączy ci telewizor? Dobra, na razie niech to tak będzie. No dobra, i chyba już o takich szarościach zostawię i tutaj zewnętrzny kącik wezmę matem, ale takim właśnie szarym matem. Ja lubię szarości na oku, nie wiem, mi pasują ogólnie. Więc dam tutaj po prostu w zewnętrzny kącik. O, podoba mi się. I delikatnie, troszeczkę tylko nabieram. O, bardzo ładnie to wygląda. I tutaj troszeczkę już wyjdę. O, widzicie? Jak wieczorowy makijaż, że dobra, zrobię na drugie oko. No i teraz to rozetrę to wszystko jakimś takim chyba tym najjaśniejszym cieniem. To jest taki brązik morelowy czy jakiś. I po prostu tutaj, na tej granicy trochę tym porozcieram. I to wszystko. I makijaż będzie prawie, że gotowy. Coś tam na dolną powiekę później, o, widzicie? Taki ten makijaż zimowy. Nie wiem, kojarzy mi się z zimą. Srebro w ogóle kojarzy się z zimą, nie? No chyba z wiadomych względów. Śnieg i te sprawy. Dobra, i chyba widzicie parę ruchów i gotowe. Dobra, zaraz szybko na drugie oko. No dobra, cały czas męczę w ogóle ten pędzel z Biedronki do blendowania. No on jest genialny. To jest kilka ruchów, zresztą sami widzieliście. Kilka ruchów i to jest wszystko pięknie rozblendowane. Tu uwielbiam ten pędzel. No i dobra, teraz pozostaje mi wykończyć cały makijaż, no bo nie mam tu nic na twarzy. I się Wam pokażę za chwilkę. No i dobra, tak to wygląda. Już sobie włosy oczywiście wysuszyłam, bo miałam wilgotne.
I teraz tak, zrobię tylko troszeczkę na dolną powiekę, taką zieleń chyba wezmę, wiecie, tak żeby było tak coś urozmaicone. Chociaż to jest taka ciemna zieleń, więc nie sądzę, żeby to było jakoś, wiecie, no duży kontrast. No bo to jest takie delikatne. Ale może być, to słoneczek. Sebastian, jak ja byłam kończyć makijaż w drugim pokoju, to mi tu wszystko rozwalił. Telefon ściągnął. No ale... Tak to jest. Czekaj, tu szybko dokończę tylko. Tak troszkę, żeby tylko coś tutaj było. Na tej dolnej powiece, o. Minimalnie. I troszkę jaśniejszym jeszcze brązem dam tutaj. No co, synek, chcesz się przywitać, tak? Tak czy nie? Ale nie trząchaj mi tu telefonem, ty. Dobra, tak to już zostawię. Chodź, przywitasz się. Nie? On chce, żebym ja z nim poszła. Dobra, ale jeżeli tak już skończyłam, więc okej. Dobra, tak to wyszło właśnie makijaż tą paletką. Można zrobić chłodne, można zrobić ciepłe. Kolorki są naprawdę, no wybór jest ogromny. I tu na dole są same maty, no a pozostałe trzy rzędy oprócz tego czarnego. To są takie błyszczące cienie. Także bardzo fajnie. No widzę, że tu zapopsułeś wszystko. Okej, kończę już. Żegnam się z wami. Pa!